Na pierwszym zdjęciu widzimy komisariat policji, który znajduje się w Konstancinie Jeziornej. Pracujący tam kiedyś policjanci zgłaszali, że słyszeli dźwięki kroków oraz dziwne odgłosy dochodzące z pierwszego piętra. Kiedy któryś z nich szedł sprawdzić, co jest przyczyną nietypowego hałasu, ustawał on. Zdarzało się również, że drzwi od pomieszczeń otwierały się same. Widać było, że klamka wciskana jest przez niewidzialną siłę. Policjanci użytkowali tylko parter. Pierwsze piętro stało puste. Wcześniej w tym budynku siedzibę miało NKWD i Urząd Bezpieczeństwa. Na piętrze wymuszali oni torturami zeznania od więźniów. Podobno to dusza jednego z nich nawiedza to miejsce. Las w Witkowicach. Ten położony niedaleko Krakowa las skrywa w sobie mroczną tajemnicę. W październiku 2001 roku 9 studentów postanowiło uczyć w nim nadchodzący rok akademicki. Niestety, po imprezie żaden z nich nie wrócił do domu. Do dziś ich los pozostaje zagadką. Nie wiadomo, co się z nimi stało. Podobno las jest przeklęty i był miejscem czczenia tajemniczego bóstwa i można w nim napotkać różne nieprzyjazne siły. Historię tę ochrzczono mianem polskiego Blair Witch Project. Diablak, Babia Góra. Jest to szczyt położony w Beskidach. Liczy on 1725 metrów nad poziomem morza. Góra ta znana jest głównie z legend o czarownicach, które miały przeprowadzać na szczycie swoje spotkania. Legenda głosi, że na Babiej Górze stał czarci zamek, zamieszkiwany przez samego szatana. Do dziś została tam sterta kamieni, mająca być pozostałością po fortyfikacji. Słowianie wierzyli, że na wierzchołku mieszka Bóg zła, mrocznej magii i wojny, Czarnobóg. Doszło tam do kilku tajemniczych wypadków lotniczych. W 1963 roku o zbocze góry rozbił się śmigłowiec, 3 ofiary. W 1969 samolot pasażerski, 53 ofiary. Po tej katastrofie zniknęły taśmy z zapisem rozmów pilotów. W 2013 awionetka, 3 ofiary. Stara cerkiew w Chruszcinie. Już nawet wygląd tego budynku jest przerażający. Znajduje się on na granicy województw łódzkiego oraz opolskiego. Podobno w okolicy cerkwi straszy duch chłopca, który pyta napotkanych żywych, czy nie widzieli jego rodziców. Chłopiec ten, według lokalnych opowieści, ma być potomkiem właścicieli pobliskiego zamku, który później został przekształcony w dom opieki. W domu tym wskaźnik śmiertelności wśród podopiecznych był niezwykle wysoki. Według lokalnych przekazów nie był to przypadek. Chłopiec utonął w pobliskich bagnach. Pochowany jest na cmentarzu przy cerkwi. Szpital psychiatryczny w Owińsku. Szpital psychiatryczny w tym miejscu powstał w 1838 roku. Jako pierwsza tego typu placówka w województwie. Tragiczne karty jego historii zaczynają się po rozpoczęciu II wojny światowej. Wtedy to Niemcy zabijali pacjentów szpitala i chowali ich w zbiorowych mogiłach w polskim lesie. Budynek wzbudza skrajne emocje wśród mieszkańców. Wielu z nich widziało duchy dzieci oraz słyszało niezwykłe dźwięki. Żarówki w ich domach przepalały się niezwykle często. Zjawiska paranormalne nasilają się w okolicach listopada, w rocznicę wkroczenia wojsk niemieckich do szpitala. Zamek Bobolica. Obiekt położony na skale w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Nawiedza go szlochająca dama. Według legendy szlochająca dama, gdy była młodą kobietą, została zmuszona do poślubienia starego hrabiego, władcy zamku Bobolica. Spłodzili oni 3 synów. Wkrótce potem hrabia zmarł. Dwoje dzieci poniosło śmierć tragiczną. Zaczęto podejrzewać, że było to morderstwo, którego dokonała szlochająca dama, aby przejąć cały zamek tylko dla siebie. Została ona pozbawiona praw do opieki nad ostatnim żyjącym synem, co spowodowało, że wpadła w wielki żal. Była bliska szaleństwa, miewała wizje, w których ostatni syn topi się. Nie mogąc dłużej wytrzymać cierpienia, zmarła. Od tego czasu na zamku można zaobserwować ubraną na czarno postać kobiety lub usłyszeć ciche szlochanie. Nowy Sącz. Michał Sędziwój to alchemik pochodzący z Nowego Sącza. Był on jednym z najwybitniejszych w swoim fachu. Uzyskał on miano księcia alchemików. Legenda głosi, że posiadał on umiejętności zmiany ołowiu w złoto oraz zagłębił tajemnicę kamienia filozoficznego. Swoje umiejętności prezentował publicznie. Podobno do dziś można spotkać go lub jego ducha przechadzającego się nocami po Nowym Sączu. Ubrany jest on profesorską togę. Wyróżnia go fakt, że nie rzuca cienia. Podczas swoich spacerów rozrzuca złoto. Kamienne kręgi w Odrach na Pomorzu. Miejsce to jest staro nekropolio gotów. Owiane jest ono aurą tajemnicy. Stare opowieści głoszą, że jest to miejsce nawiedzone.
można spotkać tam ducha pokutującej kobiety, która przemyka między głazami. W tym miejscu znajduje się tak zwane oczko polodowcowe. Znaleziono w nim szczątki ludzkie pochowane przed naszą erą lub na jej początku. Nawiedzony dom w Wierchomli. Ta stara chata znajduje się w parku etnograficznym Wierchomli. Jest jedną z ponad 70 tego typu budowli znajdujących się w parku, lecz tylko ta jest nawiedzona. W domu można zaobserwować samoistnie poruszające się przedmioty, usłyszeć kroki lub jęki. Powodować ma je duch parobka, który nieszczęśliwie zakochał się w córce bogatego właściciela chaty. Niezrozumiany i odrzucony przez miłość swego życia, powiesił się na strychu tego domu. Zamek w Malborku. Największy zamek znajdujący się w Polsce widział niejedno. Turyści i obsługa często zgłaszali, że widzieli duchy. Spotykano m.in. rycerzy, którzy trzymają swoje odcięte głowy pod pachami, patrolują zamek i strzegą jeszcze jego nieodkrytych tajemnic oraz skarbów. Podobno raz do roku w noc sylwestrową z podziemnego tunelu wybiega bez głowy koń i okrąża galopem zamek, by na kolejne 20 miesięcy powrócić do podziemi. Duchy widziane były również w zamkowych lochach.